I co, chcemy, żeby to wyglądało tak, że to jest od nas, czy nie? No, oczywiście, niech wiedzą, że z nami się nie zadziera. Konrad wraz z kolegą przygotowali wirusa, który zamierzają wysłać Sarze. Irek jest przeciwny tej akcji, bo uważa, że wpakują się w kłopoty. No świetne, bardzo dobrze. Nie, no jak wyślecie im coś takiego, to będziecie w areszcie za chwilę razem z Oskarem. I to jest po pierwsze, to jest nielegalne, po drugie ujawniacie się. Ujawniacie się, że tu addiction jest napisane, co, porąbało. A masz lepszy pomysł? Dajcie. Gdzie tu się zmienił? Zmienia się, no. Dobra. Nie. No. I tak. I teraz, i wiadomo, i nie wiadomo jednocześnie, nie? Mhm. No dobra, może być. Niech będzie. Dobra. Nie no, chłopaku, to się normalnie z powołaniem minąłeś. Ty hakerem powinieneś zostać. Dzięki. Ja uważam, że to jest duży błąd. Jesteśmy niedojrzali, zniżamy się do ich poziomu. Jezu, Irek, co się z tobą stało? Z ciebie się jakieś ciepłe kluchy zrobiły. Gotowe? Poczekaj sekundkę. Proszę cię bardzo, możesz naciskać Enter. Marta, nic dobrego nie będzie z tej sytuacji, mówię ci. Bum! I nie ma już odwrotu. Dzięki. Piona. Proszę bardzo. To co, może teraz pokażę ci moją drugą ukrytą umiejętność. A jaka to? Podobno robi świetne drinki. Czego się napijesz? A co proponujesz? A to może jakaś mała improwizacja. Co powiesz, jakbym nazwał tego drinka rakieta? To tak jak ten wirus, rakieta. Nie. Rakieta, bo ty dzisiaj wyglądasz jak rakieta. Młody, pozwól na zaplecze na chwilkę. A teraz muszę? Musisz. Dobra, poczekaj, zaraz przyjdę. Chodź. Co ty odwalasz? O co ci chodzi? Dlaczego ją podrywasz? Przecież widzę. O Jezu, a co, nie wolno? Chłopie, po pierwsze to jest szefowa tego lokalu, po drugie to jest mama naszego kolegi, który aktualnie siedzi w pierdu, a po trzecie jest dużo starsza od ciebie. No co, od ciebie to nie była starsza niby? Skąd ty o tym wiesz? Magda mi powiedziała, no mówiła, że mieliście jakąś tam akcję. Co jeszcze mówiła? Żadnych szczegółów. Konrad, to są stare dzieje, to była zupełnie inna sytuacja, rozumiesz? No nie rozumiem. Co ty jesteś zazdrosny? Przecież ty jesteś z moją siostrą. Nie jestem zazdrosny, tylko zwyczajnie uważam pomysł flirtowania z szefową lokalu za durny. Dobra, weź już nie trój, no. Jesteśmy oboje dorośli, no. Jest śliczną laską. Ja też jej się chyba podobam. No, gdzie ty widzisz problem? Problem, stary, widzę w tym, że z tego może wyniknąć mega kwas. Czaisz to?